Ale ja Ciebie, Michael, dawno nie widziałam. Witam Cię bardzo serdecznie, ty mój zwycięzco pasa. Dawno Ciebie nie było i w internecie w ogóle, i na żadnej gali, ale... Pojawiam się co chwilę w internecie, u Paulinki na odcinkach, na swoim Instagramie, u siebie na odcinkach, tylko moich odcinków już nikt niestety nie ogląda, więc może dlatego nie widać, bo wypadłem z algorytmu, ale pojawiam się w internecie. U Ciebie na Instagramie, Michael, to są tylko i wyłącznie chrupki. No teraz tak, chyba trzeba robić promocję, jak za niedługo premiera, w sumie już w sklepach niektórych jest, ale tutaj widzę, kurna, wszędzie. Czy tutaj przyjechałeś, bo będzie coś ogłoszonego specjalnego, czy przyjechałeś po prostu, żeby przywieźć widzom Michaelki? Przyjechałem widzom przynieść Michaelki, a poza tym robię tour po Polsce z Michaelkami i Łódź miałem po drodze, więc zahaczyłem, odwiedziłem i jestem. Okej. Jeżeli chodzi o zestawienie High League'u, jestem ciekawa, czy Ciebie jakaś walka tutaj interesuje, bo pojawiło się sporo nowych twarzy i coraz więcej takich walk typowo sportowych. Pod względem sportowym chyba w sumie większość zestawień jest fajnych. A pod względem takim bardziej medialnym, no to trochę chyba słabsza gala. Chyba ten ostatni panel będzie taki mocniejszy, ale ogólnie dla mnie, bo ja lubię walki sportowe, jest ciekawsza niż dla takiego widza, który przyszedł oglądać friki, co nie? Tur po Polsce, powiedz w takim razie, jakie miasto odwiedzisz jako następne? Następne miasto odwiedzę Poznań, to będzie jutro, później środa Wielkopolska, Wrocław i Kraków. Ale może jeszcze zdążę coś odwiedzić. Zobaczymy, jak czas na to pozwoli. Nie wiem, do tej kamery patrzeć, tak? Tak. Czy jest tylko... Oj, patrz, co się tam dzieje. Jezus. A to Diego. Don Diego i Denis. Nie wiedziałam, o co chodziło. Chłopaki, ja tu wywiad prowadzę. Dobra, mnie zaciekawiło to, dlaczego wszyscy z ekipy, z którą mieszkaliście w domu w Krakowie, otrzymali Michaelki, a w ten sam dzień Frizz reklamował inne chrupki. Nie wiem, może zazdrość. Okej. Czyli to nie było jakoś tam specjalnie ustawione, tylko po prostu on nie otrzymał od ciebie tych chrupek w prezencie. Nie otrzymał. Za to Patecowi bardzo smakowało Michaelki. Jestem ciekawa, czy ty jesteś faworytem bekonu, czy jednak serowych? Po pierwsze, nie bekonu, po drugie, nie serowych, tylko barbecue i ser cebula. Okej, barbecue, no dobra, ja na przykład robię barbecue, bo ten ser cebula jest taki trochę... Ser cebula, tak. Czemu tak? I dużo osób woli ser cebula. No tak, takie mam smaki. Wiesz, sam to wymyślałem. No dobra. Mój własny produkt. Ja wiem, że to jest twój własny produkt. Co z tą budką? Miała być jeszcze budka, nie? Ma idzie. No tak, no to ci ma też. No to spokojnie, no właśnie nie. No jak to nie? No właśnie nie, no jak otwierasz. Jak otwierasz futerka, to nie w zimie, no gdzie? No. A jak masz lodowisko na przykład? Gdzie ty masz lodowisko przy tych cenach prądu? Kobieto, ale za niedługo. Ale youtuberem, ty nie powinieneś oszczędzać. Ale na jakim lodowisku ja otworzę budkę skąd do... No jak zaraz lodowiska pozamykają, bo prądy nie będzie ich stać. Czy ty otrzymałeś już pas od swojego rywala? Nie otrzymam, zablokował mnie, przestał mnie obserwować, przestał odpisywać, ale przyjadę się do Francji i mu go zabiorę. Naprawdę? Tak. A czy ty trenujesz, czy już na razie sobie tak odpuściłeś? Nie, mam wakacje i jadę jeszcze na jedne wakacje, bo byłem teraz po w Dubaju, teraz lecę z trenerami. I w grudniu wracam na treningi. Okej, czyli jeszcze miesiąc slaby. Wy cały czas ten Dubaj, co takiego warto zwiedzić w Dubaju i zobaczyć, że was tak ciągnie? Na pewno nie Burj Khalifa, bo jest nudno. Ale jest dużo innych fajnych miejsc, plaż, steki, burak. No ale burak ma takie swoje jedzenie, ale klimat fajny. A jeżeli chodzi o Paulinkę, ja widzę, że ona coraz więcej nagrywa tych filmów i ty ją bardzo mocno w tym wspierasz. Czy ty planujesz jakoś, jakiś jeszcze z nią content tworzyć inny, czy jak ty sobie to wyobrażasz, jeżeli chodzi o filmy? No, nie wiem, na razie jak mamy gdzieś coś razem nagrać, to nagrywamy, a ja tam swoje rzeczy robię, tu mam prażynki, tu chcę jakiś zaraz inny produkt zrobić, jakby się dobrze wszystko podoła w dobrym kierunku, no i zobaczymy. A jeżeli chodzi o vloga, którego kręcisz aktualnie z Jojo, czy ty też na przykład będziesz jeździł gdzieś do swoich widzów i rozwoził im po różnych miastach w Polsce, bo jeździsz do różnych miast w Polsce. Właśnie to robię. No właśnie. Właśnie to robię. Byłem w Warszawie,
byłem w Warszawie, no, właśnie przy na Instagramie, gdzie jestem, oni przychodzą, dają mi paczki. W Warszawie to tak trochę było słabo, bo trochę mieliśmy opóźnienie i za późno się ogłosiliśmy, ale dzisiaj na przykład zrobię całą listę, żeby jutro ludzie się na to przygotowali. Chcę też pojechać do Isamu, z Isamu się spotkać pod Gigabułą i mam nadzieję, że ten pomysł mi się uda i to wszystko wypali. Okej, bo chciałam właśnie się spytać, czy jakiś widz już na tobie zrobił wrażenie, ale rozumiem, że to się dopiero rozpoczęło i jeszcze nie jesteś w stanie stwierdzić tego. Jest pierwszy dzień, feedback dam ci w ostatnim dniu. Możesz się mnie zapytać na Instagramie, co ci odpowiem i sobie dodasz wywiad. Dobra, dziękuję tobie bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, TV Reklama, hej. Jedzcie majkelki, dostępne są w sklepach Dino. Tak jest, na razie w sklepach Dino, a później zobaczymy, jak to pójdzie. No. Pozdrawiam.